Są osoby, które nie wzięły udziału w żadnym konkursie, a pojawiają się na estradach świata. Także nie jest to jedyna forma wypromowania się, chociaż myślę, że jak do tej pory najdoskonalsza. Jeżeli ktoś mądrze umie korzystać właśnie z tego, można powiedzieć, daru konkursów, to tylko dobrze. Jeśli ma się odpowiednie nastawienie, to na pewno takie konkursy mogą pomóc, a nie zaszkodzić. Konkurs pozwala instrumentaliście zostać zauważonym w pewien sposób. Pomaga nam, no, daje nam możliwość bycia usłyszanym, jest również wielką nauką, ponieważ przygotowujemy ogromny program, zarówno solowy, jak i orkiestrowy. Dlatego myślę, że konkursy są raczej nieodłączną partią, częścią edukacji właściwie młodego muzyka. Na pewno chciałbym być muzykiem, na pewno chciałbym grać jak najwięcej, grać jak najlepiej, zarazem też dyrygować, jak już nie wiem, czy wspomniałem wcześniej, oprócz gry na fortepianie studiuję też dyrygenturę symfoniczną i myślę, że one wzajemnie się bardzo przenikają i też jako muzyk staję się bogatszy o doświadczenia dyrygenckie, które to wspomagają fortepian i odwrotnie, fortepian bardzo wspomaga pracę z orkiestrą, pracę nad partyturą. To myślę jest piękne w życiu muzyka, że tak naprawdę krajobraz zmienia się za każdym razem. Raz jest to konkurs, raz jest to koncert. Mamy okazję poznawać nowych ludzi, mamy okazję poznawać nowe miejsca, zwiedzać. No to jest to ta esencja bycia muzykiem, poznawania nowych kultur i zarazem grania dla ludzi z wielu miejsc na całym świecie. To jest piękne, to zawsze mi się bardzo podobało i mam nadzieję, że tak to się nie zmieni. Staram się, by dobór mojego repertuaru był szeroki, czyli grać zarówno rzeczy klasyczne i takie, które często pojawiają się w repertuarach koncertowych, jak i takie mniej znane. Nie wiem, miałam na przykład okazję grać preludia Meyera na konkursie imienia Tadeusza Wrońskiego. Także staram się nie zamykać, jak już to właściwie mówiłam nie raz, ale to się u mnie nie zmienia. Staram się wybierać rozmaite utwory do mojego programu. Mam trochę planów koncertowych. Właściwie sporo koncertów solo z orkiestrą. Na przykład przygotowuję się do konkursu Prokofiewa D-dur. Również będę grała w przyszłym tygodniu koncert Szymanowskiego. Mam w planach również koncert Karłowicza. Więc czeka mnie dużo pracy, ale bardzo się z tego cieszę. Właściwie każdy z tych konkursów niesie ze sobą jakieś inne wyzwania.